Dodawanie osiągnięć zawodowych pozwala wzbogacić profil pracownika w bazie wiedzy. Raz wprowadzone dane zostają automatycznie przeniesione do arkusza okresowej oceny pracowniczej. Aby dodać osiągnięcie zawodowe, należy wejść w profil użytkownika, korzystając z ikony w prawym górnym rogu. Użyć przycisku Dodaj osiągnięcie, publikacje, dane badawcze, a następnie wybrać właściwą opcję Dodaj osiągnięcie zawodowe. Dla przykładu, aby umieścić w bazie wiedzy informację o uzyskaniu nagrody, wyróżnienia za działalność naukową lub naukowo-badawczą, należy w polu Rodzaj osiągnięcia wybrać odpowiednią opcję. Po kliknięciu w strzałkę poszczególne elementy listy rozwiną się i pojawi się możliwość wyboru działalność naukowa lub naukowo-badawcza. Pole osoba jest wypełniane automatycznie. Następnie należy uzupełnić pole nazwa, które jest alternatywnie obligatoryjne. Oznacza to, że nazwę osiągnięcia należy podać w języku polskim lub angielskim. Można również wprowadzić obydwie formy nazwy. W kolejnym kroku należy powiązać osiągnięcie z jednostką, w której zostało uzyskane. Może to być jednostka organizacyjna naszej uczelni lub instytucja zewnętrzna. Następnie należy wypełnić pola Rok osiągnięcia oraz profil nagrody. W polu Profil nagrody należy skorzystać z opcji Dodaj i wypełnić formularz. Wszystkie pola oznaczone w formularzu gwiazdką są polami obligatoryjnymi, jednak wypełnienie pozostałych pól jest korzystne z punktu widzenia kompletności danych. Po zakończeniu wypełniania formularza należy kliknąć przycisk Wprowadź. Informacje o osiągnięciu zostaną zapisane, a rekord przekazany redaktorowi wydziałowemu. Po weryfikacji będą widoczne publicznie w profilu naukowca. Aby dodać informacje o uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, należy w polu Rodzaj osiągnięcia wybrać odpowiedni wariant. Po kliknięciu w strzałkę poszczególne elementy listy rozwiną się i pojawi się możliwość wyboru Doktor habilitowany. Pole osoba jest wypełniane automatycznie. Następnie należy uzupełnić pole Nazwa, które jest alternatywnie obligatoryjne. Oznacza to, że nazwę osiągnięcia należy podać w języku polskim lub angielskim. Można również wprowadzić obydwie formy nazwy. W kolejnym kroku należy powiązać osiągnięcie z jednostką, w której zostało uzyskane. Może to być jednostka organizacyjna naszej uczelni lub instytucja zewnętrzna. Następnie należy wypełnić pole Rok osiągnięcia. Wszystkie pola oznaczone w formularzu gwiazdką są polami obligatoryjnymi. Jednak wypełnienie pozostałych pól jest korzystne z punktu widzenia kompletności danych. Po zakończeniu wypełniania formularza należy kliknąć przycisk Wprowadź. Informacje o osiągnięciu zostaną zapisane, a rekord przekazany redaktorowi wydziałowemu. Po weryfikacji będą widoczne publicznie w profilu naukowca. Ze względów bezpieczeństwa po zakończonej pracy w bazie wiedzy należy wylogować się z systemu.